Witajcie w WoWie. World of Warcraft. W tym momencie najpopularniejsza gra MMO na świecie. Zresztą utrzymująca się na tym stanowisku od naprawdę już wielu lat. Co jest wśród gier MMO nie takie znowu częste. Bardzo często są wersje sezonowe, które potrzebują rok, dwa. A WoW się nieprzerwanie utrzymuje na swojej pozycji. I z tego względu, ponieważ jest tak popularny, stwierdziłem, że może warto zobaczyć, co się za tym kryje. Dlaczego jest tak popularny? Co w nim tutaj jest tak interesującego, wolnego? No a ponieważ moje przygody tutaj z WoWem mogą być dla niektórych interesujące, tak więc stwierdziłem, że rozpocznę nową serię na moim kanale, w którym po prostu będę grał w WoWa. Więc cóż, z informacji paru podstawowych. Jeżeli ktoś odrobinę to ogarnie WoWa, to jestem krwawym elfem. Ponieważ płeć piękna jest piękna, to stwierdziłem, że zawsze przyjemnie będzie zagrać ładną elfką niż wielkim napakowanym elfem. I z tego względu mamy elfkę. Co mi tu wyskoczyło? Rękawice 46 DF. No lepsze. No tak. Czasem i zobaczcie, proszę, moja elfka. No. Wojowniczka. W tym momencie 16 poziom. Pierwsze kilka poziomów wam odpuszczę, bo muszę ogarnąć jak się to gra. Troszkę ogarnąć mechanikę tej gry. I dlatego dopiero teraz muszę nagrywać. Kiedy już po prostu zaczyna być troszeczkę na co patrzeć. Nie chcę was przecież zanudzić na śmierć. Co do klasy warriora, wojownika jako takiego, no jak zapewne widzieliście na moim kanale, jeżeli go oglądacie, uwielbiam grać w League of Legends w topie, ze względu na to, że tam po prostu chodzą tanki, także więc z tego samego powodu w WoWie wziąłem tanka, warriora, który często robi ze tanka. Ze względu właśnie na to, że raz, że może przytankować, dwa, że może solidnie przywalić. I tak po prostu lubię. Więc tak wybrałem. Co do zaś klasy Warriora jako takiego. Jako resource bar, czyli powiedzmy lokalny odpowiednik many, mamy Rage. Wściekłość. Działa to troszeczkę podobnie jak na przykład w League of Legends u Renektona. U Renektona, czyli po prostu poprzez autoataki i również utrzymywanie obrażeń, dostajemy punkt furii, czy wściekłości, no już jak komu wygodnie to już tłumaczyć. I po prostu używamy ich do kastowania speli. Czy też umiejętności. Co mogę po tej mojej krótkiej przygodzie z WoWem powiedzieć na razie? No, niewątpliwie grafika tutaj jest bardzo fajna. Uwielbiam tego typu właśnie grafikę, więc to jest dla mnie wielki plus. No, elfki są ładne. Fajnie jak dla mnie wyglądają skilla. Różne doskoki, nawet zwykłe ciosy są sympatyczne, jeżeli chodzi o wygląd. A myślę, że w dalszej części, kiedy zdobędę ich więcej, to ich tylko tym bardziej poprawię. Zresztą raz, że grałem w Warcrafta, czyli jakby powiedzmy pierwszą grę, no mniej więcej RTS-a, który
który po prostu zapoczątkował całą historię. Historię, to co się działo przed, zanim przed historią przedstawioną w World of Warcraft. I stąd też troszeczkę ogarniam o historii tutejszej. Skąd się wzięły niektóre frakcje. No i dlatego mnie to interesuje. Więc tak w skrócie opowiadając. Poza Bloody Elfami, to jest po prostu byli... No, były elfy, które potem ze względu na różne różnice w ich postrzeganiu świata podzieliły się na różne frakcje. Tak właśnie powstały Bloody Elf. Natomiast druga najciekawsza dla mnie frakcja, ponieważ ja no, tak powiem, że uwielbiam grać nieumarłymi, nekromantami i tak dalej. Druga ciekawa frakcja to są Forsaken. Forsaken, czyli lokalny odpowiednik po prostu nieumarłych. Którzy powstali przez plagę, którą Arthas, początkowo miecz, początkowo paladyn, potem rycerz śmierci przeniósł do Quel'Thalas, takie miasto, i przez tą plagę powstała frakcja Forsaken. Ta plaga ożywiała ludzi zmarłych, albo żywych zabijała i przekształcała w, no właśnie, w coś w stylu zombie, tylko że rozumne. Ci wszyscy powstańcy, którzy powstali po przejściu Arthasa z plagą, zostali poprowadzeni, ponieważ nie bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić. Byli nieumarli swoje życie. Nie bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić. Dobrze, więc zostali poprowadzeni przez ich obecną królową, nazywana Windrunner, która początkowo była nowym elfem, który jednakże został jednakże podczas obrony swoich przeciwnych krajów została przez Arthasa po prostu zabita i przemieniona właśnie w nieumarłego. I jako tak naprawdę jedna z pierwszych Forsaken utworzyła całe to królestwo, które w tym momencie jest pełnoprawnym członkiem Hordy, czyli no, jednej z dwóch głównych faworytów tutaj, gdyż w World of Warcraft mamy dwie aspekty stronnictwa, mamy Przymierze i on Hordę, które po prostu między sobą walczą i zrzeszają różne rasy. No, a ja w międzyczasie skończyłem misję. Zobaczmy, co tu teraz trzeba zrobić. To polecimy. Co ja tu mam kupić? Crystallized Mana Essence. To chyba z was będzie wypadało, nie? Jedyny znaczący minus, który widzę tutaj, to jest zdecydowanie za mała objętość backpacka. Ale ją się na szczęście tak zwiększy, to sobie większy plecak. Myślę, że to się uda na razie wytrzymać, a potem się to po prostu poprawi. Bo bardzo denerwuje to, że tak naprawdę weźmiemy parę itemów i już musimy wracać, żeby je sprzedać, bo nic nam się nie mieści.
Początkowe parę leveli, każda misja ma liczbę. Mówię. Ze względu na to, że po prostu, no powiedzmy, że jest to taka wstępny samouczek, odrobinę przedstawienie historii. Który po prostu jakoś tam wprowadza w grę, szczególnie tych, którzy nie mieli okazji wcześniej grać w WoWa. Zobaczmy, jak to też wyjdzie. No i po prostu uznałem, że ta część jakby gry nie będzie dla was szczególnie ciekawa, szczególnie, że ja też wcześniej w WoWa nie grałem. Po prostu chwileczkę mi zajęło jakby... O! What the... Dobra. To na teraz skończymy, ja ogarnę problem i potem wrócimy. Trzymajcie się.